Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej Polskiego Stronnictwa Ludowego na Warmii i Mazurach. W konferencji uczestniczą i serdecznie witam pan wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Zgorzelski, kolega sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Serdecznie witamy pana marszałka. Serdecznie witamy panią poseł Urszulę Pasławską, Dzień dobry. koleżankę prezes, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Serdecznie witamy pana posła Zbigniewa Ziejewskiego, kolegę członka Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w systemie online. Chcemy prowadzić takie konferencje cykliczne. Wszystko zależy od Państwa też zainteresowania i aktywności w tym zakresie. Jak widzicie, korzystamy z polityków, z czołowych stron sceny politycznej w kraju, w wymiarze Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i oczywiście w obecności tutaj pana marszałka Sejmu jak najbardziej sytuacja bieżąca jest do państwa dyspozycji. Tak, sorry. Proszę Państwa, króciutko chcę poprosić o wyłączenie mikrofonów, tak żebyśmy mogli przekazywać tutaj bez pogłosu informacje. I po naszych wystąpieniach, zapowiedziach będziecie Państwo mieli czas w znanym systemie czy czatu, czy podniesienia tak zwanej łapki, jak to się popularnie mówi, żeby zadawać pytania i wykorzystać obecność polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego tutaj na konferencji na Warmii i Mazurach. Proszę Państwa, jesteśmy po trzeciej edycji rozdysponowania tak zwanego Funduszu Inwestycji Lokalnych i powiem szczerze, że jako Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj na Warmii i Mazurach, jako marszałek województwa warmińsko-mazurskiego po raz kolejny jesteśmy rozczarowani. Chcielibyśmy być zaskoczeni podejściem pozytywnego i strategicznego podziału tych środków po to, żeby niwelować właśnie skutki pandemii COVID-19, bo takie są też zasady funkcjonowania tego funduszu. No i po to też, żeby Warmia i Mazury wreszcie była dostrzegana, szczególnie w tym czasie, kiedy to jako pierwsze województwo na przestrzeni całego kraju zostało totalnie zamknięte. Nie uznajemy, że zmieniła się reguła, nie ma zasad, nie ma praktycznie też wymiaru jakiegoś klucza oceny projektów. Jak widzicie Państwo, też nie jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o dystrybucję tych pieniędzy w skali kraju. Widzimy też, że chociaż nie chcę się tego słowa potwierdzać, ale samo życie pokazuje, że ten fundusz stał się funduszem wyborczym partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości. Czyżby wszystko wskazywało na to, że zbliżamy się do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, bo trudno inaczej to sobie wyobrazić. Ze strony regionu wnioski, które trzy złożyliśmy jako województwo warmińsko-mazurskie, jako samorząd. Główną kwestią było budowanie SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym i jak wiemy, to jest jakby priorytet walki z COVID-em i to jest szpital, który służy całemu społeczeństwu ponad podziałami politycznymi. Deklarowałem tutaj w różnych rozmowach i w budowaniu po prostu koalicji jakby ponad podziałami, ponad polityką,
żeby ten projekt dofinansować. Deklarowaliśmy co najmniej 50% udziału własnego z budżetu województwa. Projekt opiewa na kwotę około 36 milionów złotych. Otrzymaliśmy 2,5 miliona złotych, więc trudno tutaj się odnieść w ogóle do tej decyzji, bo za takie pieniądze praktycznie nie wiadomo, co można by było poczynić, żeby ruszyć z tym projektem, przecież strategicznym dla wszystkich mieszkańców całego regionu. Proszę Państwa, przed nami ważny czas. Jest plan odbudowy kraju, również związany przecież z pieniędzmi, które mają być dedykowane na niwelowanie skutków pandemii, na podniesienie i ratowanie całej gospodarki i bezpieczeństwa społeczeństwa całego kraju. Są to ogromne kwoty, które po prostu powodują taką sytuację, gdzie moglibyśmy wykorzystać tą wyjątkową sytuację dla strategicznego rozwoju czy podniesienia pewnego rodzaju skutków zapaści gospodarczej w całym kraju i w całym regionie warmińsko-mazurskim. Pieniądze olbrzymie, ponad 260 miliardów złotych, i są to pieniądze, które są zobowiązaniem całego narodu. Wszystkie kwestie, które są dzielone przez rząd, to nie są przecież środki rządowe, to są środki całego społeczeństwa, są to pieniądze obywateli, rząd nie posiada żadnych swoich własnych pieniędzy, są to nasze pieniądze. W tych przypadkach generalnie zabezpieczone też z Komisji Europejskiej, z budżetu Unii Europejskiej. Wczoraj było spotkanie korporacji samorządowych i marszałków województw z panem premierem Rzeczypospolitej Polskiej, rządu polskiego, i tam wybrzmiewał jeden zasadniczy głos. Nie chcemy scentralizowania i urządowienia tego planu odbudowy kraju. Chcemy udziału samorządów, wszystkich korporacji w tym zobowiązaniu i odpowiedzialności. Chcemy terytorialności odbudowy kraju. Nie wyobrażamy sobie, żeby marszałkowie, autentyczni gospodarze i budujący strategię rozwoju poszczególnych regionów na każdym etapie nie uczestniczyli w planowaniu i w zobowiązaniach, które dotyczą planu odbudowy kraju. To jest wyzwanie na pokolenia. To jest po prostu późniejsza również konieczność pewnego rodzaju obciążeń budżetów Unii Europejskiej i budżetów krajowych na wiele lat. Stąd zainwestowanie musi być przemyślane i strategiczne. Dlatego w przypadku Warmii i Mazur delegujemy bardzo ważne kwestie, jakie są kluczem rozwoju naszego regionu, że wspomnę tutaj o budowie drogi numer 16, że wspomnę tylko o konieczności inwestowania w port w Elblągu, bo sam przekop Mierzei nie zabezpieczy po prostu tutaj rozwoju regionu i całego subregionu, i byłby bez żadnej wartości, gdyby nie inwestować po prostu w całą infrastrukturę logistyczną, portową, okołoportową. Że wspomnę też o lotnisku regionalnym, gdzie uzbrojenie terenów, własność naszego samorządu, ponad 100 hektarów, może być swoistą doliną lotniczą dla Warmii i Mazur. Mamy plany, mamy ambicje, chcemy uczestniczyć w budowie przyszłości całego kraju i przede wszystkim myślimy o naszym regionie. Szanowni Państwo, oddaję głos panu marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej kolejności będzie koleżanka poseł Urszula Pasławska i kolega poseł Zbigniew Ziejewski. Proszę bardzo, panie marszałku.
Dzień dobry, panie marszałku. Witam parlamentarzystów, panią poseł Urszulę Pasławską i pana posła Zbigniewa Ziejewskiego, także obecnych na naszym spotkaniu samorządowców i przedstawicieli mediów. Dziękuję za zaproszenie. Uważam, że jest to bardzo dobra forma komunikacji pomiędzy mediami, które są jedynym prawdziwym i najbardziej skutecznym sposobem docierania do ludzi, ale aby mogły media skutecznie działać, muszą mieć podaną informację, a przepływ informacji tutaj z wiejskiej, z centrum operacyjnego polskiego parlamentu poprzez samorząd obecnych parlamentarzystów na miejscu i samorządowców, myślę, że jest jak najbardziej wskazany. Chciałem w sposób szczególny podziękować jeszcze raz parlamentarzystom, którzy są w czołówce aktywnych, najbardziej aktywnych parlamentarzystów tej kadencji. Zarówno jeśli chodzi o aktywność legislacyjną, są współautorami kilkudziesięciu projektów ustaw złożonych w Sejmie, ale także można powiedzieć, walczą o swój region. Widać to było w momencie, kiedy został nałożony na region, na województwo warmińsko-mazurskie lockdown, jak pani poseł Urszula Pasławska i pan poseł Zbigniew Ziejewski protestowali przeciwko tej decyzji, składali propozycje pełnych odszkodowań dla przedsiębiorców i firm. Pan marszałek Gustaw Marek Brzezin wielokrotnie, to było także widziane i słyszane tutaj w Warszawie, protestował przeciwko nierównościom, jeśli chodzi o stosowanie wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do przedsiębiorców Warmii i Mazur, a tych, które były dedykowane przedsiębiorcom na południu, co wskazywało jednoznacznie na kontekst polityczny tego wsparcia. Zostałem poproszony o to, aby odnieść się do sytuacji w parlamencie w zakresie przyjęcia decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, bo to jest przed nami, ale wcale nie wiadomo, czy to będzie na tej sesji Sejmu. Ponieważ, jak nie jest to przecież tajemnica, rząd pokłóconej prawicy nie jest w stanie zebrać większości wokół prostych poprawek, a co dopiero w sytuacji, kiedy trzeba będzie podejmować decyzje strategiczne. Dlatego też póki co nie mamy informacji jako członkowie Prezydium Sejmu, czy istotnie na posiedzeniu 14-15 kwiecień ten temat będzie podjęty, tak samo jak najprawdopodobniej nie będzie głosowany Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie będzie ten temat podjęty z powodów politycznych oczywiście, bo w wymiarze legislacyjno-praktyczno-prawnym musiał być złożony przez rząd projekt ustawy. Ta ustawa powinna przejść całą ścieżkę legislacyjną od prac w komisji poprzez sprawozdanie i głosowanie w Sejmie. Bo musi być to ustawa, nawet jeżeli ona będzie jednozdaniowa, bowiem jest to umowa międzynarodowa i taki tryb stosowania tej kwestii powinien być przyjęty. Oczywiście co do przyjęcia tego jest rozbieżność. Ja jako wicemarszałek Sejmu zleciłem opinię prawną konstytucjonaliście profesorowi Jackowi Zaleśnemu, z której jednoznacznie wynika, że tryb przyjęcia decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej powinien być w oparciu o artykuł 90 Konstytucji, czyli inaczej mówiąc, jeżeli państwo członkowskie przekazuje swoje kompetencje organizacji międzynarodowej, to musi być to w trybie artykułu 90, czyli przyjęte większością 2/3 głosów. To zrobiło trochę zamieszania, zwłaszcza, że nie wiadomo jeszcze według jakiego trybu będzie głosował Senat. Ja na najbliższym posiedzeniu Prezydium złożę wniosek o to, aby Prezydium ustaliło
tryb przyjęcia tej ustawy, bo powinniśmy jako społeczeństwo o tym wiedzieć. Dla Państwa mediów, jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z tej opinii prawnej, to nie będzie problemu z przesłaniem jej na Wasze skrzynki mailowe. Prośba tylko, żeby one zostały przekazane. I jeszcze też chcę powiedzieć, że będę mógł uczestniczyć w naszym spotkaniu do godziny 9:50, ponieważ o 10:00 mam wcześniej zaplanowane już spotkanie w zakresie edukacji, bardzo ważne, ale w naszym spotkaniu uczestniczy rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Miłosz Motyka. On, jeśli państwo i pan marszałek pozwoli, by, jeżeli nasze spotkanie będzie trwało dłużej, by uczestniczył w nim, odpowiadając na pytania tutaj z poziomu centrali, także przyjmując pytania, na które sam nie mógłby odpowiedzieć, a ja zobowiązuję się, że w ciągu 24 godzin odpowiedzi na zadane pytania pojawiłyby się na skrzynkach mailowych, czy też w innej formie bezpośredniej komunikacji. Więc jeśli chodzi o ratyfikację, to tę przestrzeń parlamentarną myślę, że przedstawiłem dosyć jasno. Polskie Stronnictwo Ludowe mówi jasno i chciałbym, żeby to także wybrzmiało w przekazie mediów, z którymi dzisiaj mamy spotkanie. Byliśmy, jesteśmy i będziemy za przyjęciem Funduszu Odbudowy. Tylko, i to tylko robi dużą różnicę, nie zgodzimy się na to, aby Fundusz Odbudowy przyjęty bez konsultacji, bez wzięcia pod uwagę warunków partii opozycyjnych, mógł stać się w istocie Funduszem Wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. To jest niedopuszczalne, bo to nie są pieniądze Prawa i Sprawiedliwości, tylko to są pieniądze, po pierwsze, pochodzące z Unii Europejskiej, po drugie, jest to nasza solidarnościowa pożyczka. Moja, pana marszałka, państwa parlamentarzystów, państwa dziennikarzy i wszystkich obywateli, którą zaciągamy, a spłacać ją będą nasze dzieci i wnuki. Ja w odróżnieniu od wielu posłów mam i dzieci, i wnuki i zależy mi na tym, aby oni spłacając tę pożyczkę mieli przekonanie, że spłacają dobrze zainwestowane pieniądze. A żeby tak się mogło stać, musi być poświęcona temu dyskusja. Czyli mówiąc inaczej, jesteśmy za ratyfikacją Funduszu Odbudowy, ale w powiązaniu z dyskusją o Krajowym Planie Odbudowy. To na nasz wniosek się dzieje. Niestety od samorządowców, od starostów, od pana marszałka, ale też od marszałka Struzika. Wiem, że ta dyskusja ma charakter bardzo taki powierzchowny i tak naprawdę chodzi bardziej o to, żeby w wymiarze publicystycznym rząd mógł powiedzieć, że odhaczyliśmy te konsultacje z samorządami, żeby się nas nie czepiano. Jeżeli tak istotnie jest, no to chciałbym, żeby pan marszałek jeszcze potwierdził w swoim kolejnym wystąpieniu, że też ma takie odczucie, bo wtedy trzeba to bardzo mocno postawić na posiedzeniu Sejmu. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe stawiamy trzy konkretne warunki. Pierwszy, podział środków przy współudziale samorządów. Tutaj marszałek Adam Struzik dał swój autorski pomysł Komitetu Monitorującego, ale samorządowcy, którzy nie ufają Prawu i Sprawiedliwości w kontekście podziału środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, mówią wręcz, że nie tylko monitorujący, ale i sterujący komitet powinien być, gdzie samorządowcy powinni patrzeć na ręce władzy. I to jest jakby pierwsza sprawa. Druga, 10%, nie 1%, jak zaproponował PiS, który ma komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej. To jest niedopuszczalne, to jest skandaliczna propozycja. My mówimy nie 1%, jak zaproponował PiS, tylko 10% z Krajowego Planu Odbudowy na polskie rolnictwo. Odkąd rządzi PiS, budżet na rolnictwo w Ministerstwie Rolnictwa z roku na rok jest coraz mniejszy. I trzecie, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy. Mówimy, że powinna być generalna zasada korzyści dla ludzi, przedsiębiorców i wspólnot lokalnych. Inwestycje powinny być rozwojowe, a nie rujnujące. Inwestycją rujnującą nazywamy chociażby poroniony pomysł farm wiatrowych na morzu versus energetyka prosumencka, którą my proponujemy jako PSL.
Tam będzie nabijanie kabzy korporacjom międzynarodowym, a tutaj każdy obywatel będzie produkował energię na własny użytek i jeszcze będzie miał z tego parę groszy. Inwestycja rujnująca to jest CPK, dlatego że ona nigdy nie dopuści, jeżeli by się została zrealizowana, do tego, żeby powstała dolina, jak to pięknie powiedział pan marszałek, dolina jaka lotnicza? Dolina lotnicza na Warmii i Mazurach. Regiony mają mieć prawo swoją ambicję w tym zakresie. CPK jest inwestycją antyrozwojową regionalnie, dlatego że wyjście i doprowadzi do zniszczenia Modlin, Okęcie, port lotniczy w Katowicach, w Lublinie i w Łodzi. Więc takich inwestycji rujnujących nie chcemy. Bo jeżeli odejdziemy, a kiedy dojdziemy do władzy, a stanie to się po następnych wyborach, to z pewnością nie będziemy kontynuowali poronionego pomysłu CPK, ale zainwestujemy w port lotniczy na Warmii i Mazurach, bo przede wszystkim będzie to inwestycja rozwojowa dla regionu, a nie taka jak CPK, niszcząca istniejące porty lotnicze. No to jeśli chodzi o te sprawy związane z Funduszem Odbudowy, Krajowym Planem Odbudowy, myślę, że powiedziałem sprawy najważniejsze. Proszono mnie jeszcze, żebym się odniósł do, o warunki powiedziałem, o większości sejmowej. No póki co, dlatego że nie mamy jeszcze w harmonogramie obrad Sejmu tego punktu, dlatego że rząd nie ma większości wokół swojego najważniejszego punktu w tej kadencji. Proszę Państwa, to nie opozycja ma zapewniać komfort rządowi większości. Od tego jest większość parlamentarna i nie opozycja będzie odpowiedzialna za to, że rząd nie będzie w stanie przegłosować Funduszu Odbudowy. Jeżeli nie będzie w stanie przegłosować Funduszu Odbudowy, a nie będą spełnione warunki opozycji, to będzie musiała się opozycja zmierzyć z tym, czy jeszcze jest, rząd będzie się musiał zmierzyć, czy jeszcze jest rządem większościowym, czy mniejszościowym. I nie będzie to absolutnie wina opozycji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panie marszałku. Zapraszamy panią poseł Urszulę Prasławską. Proszę bardzo. Dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z całą pewnością mają państwo pytania, dlatego ja się bardzo krótko odniosę do takich spraw najbardziej palących na Warmii i Mazurach. Jeśli chodzi o szczepienia, one idą bardzo wolno, chociażby w czasie świątecznym wykonano ich tylko 30. W związku z tym widzimy, że ani szpitale węzłowe, ani POZ-y tak naprawdę dzisiaj nie mają możliwości wykonywania tych szczepień, chociaż tak deklarują taką możliwość, a z drugiej strony prawie 2 miliony szczepionek dzisiaj leży na zapleczu i można by było je bardzo szybko użyć. Chcę zwrócić uwagę, też korzystając z obecności pana wicemarszałka Sejmu, na problem z dystrybucją. Jest to najsłabsze ogniwo dzisiaj w dystrybucji szczepionek, szczególnie w takich województwach jak warmińsko-mazurskie, gdzie jesteśmy województwem rozproszonym, gdzie tak naprawdę mamy tylko 3 duże miasta, a 98% to jednak są obszary wiejskie. I tutaj mamy dochodzi do takiej sytuacji, że zgodnie z zaleceniami, założeniami Narodowego Programu Szczepień, szczepionki powinny być dostarczone do szpitali w poniedziałek do godziny 12, tymczasem są dostarczane, uwaga, we wtorek, środę, czwartek, de facto zostaje tylko 2 dni na szczepienie. Jest to związane z po prostu bardzo słabą dystrybucją i skoro mają powstać nowe punkty z naszej inicjatywy, bo Polskie Stronnictwo Ludowe postulowało wprowadzenie punktów prowadzonych również przez farmaceutów i samorządy, no to nie poradzimy sobie z tym planem szczepień, jeżeli nie będzie właściwej dystrybucji. Tutaj od razu nasz postulat, aby tą dystrybucją zajęło się po prostu wojsko, które na czas i na pewną godzinę, na pewno do punktów szczepień dojedzie, bo dzisiaj ludzie dojeżdżają 100, 200, 300 kilometrów, czekają cały dzień i okazuje się, że tych szczepionek nie ma. Absolutnie to jest sprawa, którą jak najszybciej trzeba i ten problem zidentyfikować i rozwiązać. Druga kwestia to jest kwestia również związana z koronawirusem. Jak Państwo wiecie, nasze województwo jako jedyne w Polsce zamknięto z dnia na dzień.
bo inne województwo dano tydzień na przygotowanie się, na zamknięcie swoich firm. Tak naprawdę na Warmii i Mazurach było to, dano 1,5 dnia, a właściwie to i 0,5 dnia, bo rozporządzenie zostało opublikowane w nocy, w piątek, miało obowiązywać od soboty. W związku z tym tutaj sytuacja jest dużo trudniejsza niż w innych regionach i oczywiście tarcza, o którą postulujemy, o której również mówi pan marszałek Marek Brzezin, jest szalenie ważna i powiedziałabym, należy nam się, ponieważ chociażby województwo małopolskie dostało dodatkowo 1 mld złotych bez różnicowania przedsiębiorców ze względu na PKD. My nie dostaliśmy do tej pory nic, ale chcemy również zwrócić się z taką inicjatywą, aby w przypadku branży turystycznej, która tworzy w dużej mierze produkt krajowy brutto województwa warmińsko-mazurskiego, aby branża turystyczna została zaszczepiona z dodatkowej puli na Warmii i Mazurach, tak, żeby turyści, którzy zaczną przyjeżdżać, zakładam w maju, lipcu, sierpniu, czuli się u nas bezpiecznie. Pozwólmy po prostu dzisiaj gospodarce wracać na właściwe tory. I trzecia rzecz dotyczy edukacji. I mam tutaj ogromny żal do rządzących, że tak naprawdę odłożyli te sprawy zupełnie na boczny tor w ciągu pandemii, w ciągu wakacji. Nic nie zrobiono dzisiaj. Również nie ma żadnych inicjatyw, które mają wesprzeć uczniów. Pomijam to, że do tej pory dzieci mogły zgodnie z normami przebywać 2 godziny przed komputerem, takie były normy. Dzisiaj przebywają 12-14 godzin. To się odbije nie tylko na zdrowiu fizycznym, ale przede wszystkim na zdrowiu psychicznym. I tutaj również taki postulat nas polityków warmińsko-mazurskich, ze względu na to, że jesteśmy województwem o najmniejszym zaludnieniu na kilometr kwadratowy, bo to jest 60 osób na kilometr kwadratowy. Szkoły są rozproszone, aby jednak podejść w kwestii edukacji bardzo lokalnie, to znaczy nie wójt, burmistrz, starosta decyduje o tym, czy szkoła może pracować, czy mogą się odbywać zajęcia w formule hybrydowej. Jak najszybciej trzeba podjąć działania, aby ułatwić dzieciom powrót do szkół. Niech to będzie nauka hybrydowa, niech to będzie powrót do inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego, testowania co 2-3 tygodnie uczniów, aby jednak te ogniska choroby bardzo szybko identyfikować, ale uważam nie tylko jako polityk, ale również jako matka, że kwestia powrotu dzieci do szkół jest kwestią najbardziej palącą i trzeba jak najszybciej podjąć działania, żeby to było możliwe, ale również w międzyczasie tak zwanym zająć się podstawą programową, bo szanowni państwo, tylko 6% szkół w ubiegłym roku szkolnym zrealizowało podstawę programową. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że nauka zdalna jest w dużej mierze fikcją i trzeba pomóc dzieciom nadrobić zaległości, ale też ograniczyć tą niepotrzebną bardzo często wiedzę do tej wiedzy najbardziej przydatnej i najbardziej potrzebnej. Jest teraz ku temu okazja, wzywam tutaj wszystkich polityków, abyśmy zawarli pakt na rzecz powrotu szkoły dzieci w formule chociażby hybrydowej do szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani poseł i poproszę pana posła Zbigniewa Ziejewskiego o zabranie głosu. Prosimy o mikrofon, kolego pośle. Jestem usłyszalny. Halo. Szanowni Państwo, no sytuacja na Warmii i Mazurach pod względem zakażeń i szczepień nie wygląda najlepiej z tego tytułu, że to, co proponowało Polskie Stronnictwo Ludowe, że powinniśmy przede wszystkim szczepić w aptekach. To był nasz postulat sztandarowy, że apteki i farmaceuci powinni wziąć udział w szczepieniu. Na dzień dzisiejszy nie we wszystkich powiatach, nie we wszystkich szpitalach są punkty szczepień. I jeżeli się dowiadujemy od wielu mieszkańców Morąga, Ostródy czy Iławy, że muszą jeździć po 100 kilometrów do punktów szczepień, to jest to nieporozumienie. Mieszkańcy powinni być szczepieni we własnym powiecie, a nie jechać do 100 kilometrów, żeby się zaszczepić, jeszcze się dowiedzieć, że akurat w tym dniu to szczepienie zostało odwołane.
Oprócz tego, że do tej pory szczepienia były przeprowadzone w POZ-ach, szpitalach tymczasowych, szpitalach węzłowych, powinniśmy także przyjąć jako za standard, że w każdym powiecie, w szpitalu powiatowym powinien być taki punkt. W każdym powiecie też my jako Polskie Stronnictwo Ludowe proponowaliśmy, żeby był punkt samorządowy do szczepień, żeby te szczepienia mogli robić zarówno ratownicy, jak i pielęgniarki. W zakładach pracy, gdzie tych pracowników jest powyżej 500 osób, to też powinniśmy to robić. I przede wszystkim w przychodniach, POZ-ach powinny być wykonywane szczepienia. Powiem tak, minister Dworczyk ostatnio powiedział, że w miesiącu kwietniu przyjedzie do Polski 7 milionów szczepionek. Te szczepionki powinny być rozdysponowane tak na województwa, w tych województwach, gdzie jest największa pandemia, żeby tam był największy procent wyszczepień. Jeżeli w tej chwili nawet włączamy do tego programu szczepień lekarzy, stomatologów, felczerów, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, farmaceutów, a także studentów ostatniego roku, to powinniśmy ten proces szczepień znacznie przyspieszyć. To by nam gwarantowało to, że z tą pandemią koronawirusa byśmy się uporali, jak to dzisiaj jest w Izraelu czy w Anglii, gdzie procent wyszczepień powoduje to, że społeczeństwo wraca do normy, wraca do zakładów pracy i może korzystać z tych miejsc, o których Ula mówiła, przede wszystkim turystyka, gastronomia, bo to są te rzeczy, które powinniśmy bardzo ważne na dzień dzisiejszy. My mówimy o Narodowym Holdingu Spożywczym. Narodowy Holding Spożywczy, który miał powstać, bo to już była inicjatywa pana ministra Sawickiego, on ją zgłosił w 2016 roku, ale rząd PiS-u tę inicjatywę podejmował bardzo długo, przez kilka, zarówno minister Jurgiel, jak i minister Ardanowski, i teraz aktualny minister Puda mówi, że ta spółka krajowa powstanie, ten holding powstanie i główną rolę przejmie z nim Krajowa Spółka Cukrowa. Na dzień dzisiejszy ma być wpisanych 8 strategicznych spółek Skarbu Państwa, mianowicie takie spółki jak Danko, hodowla roślin, Kutnowska, hodowla buraka cukrowego, hodowla zwierząt i nasiennictwa Polanowice, Poznańska hodowla roślin, Elewar, Małopolska hodowla roślin, Pomorska hodowla ziemniaka, kombinat Kiecz. Jeżeli my na dzisiaj do tej spółki takie konglomeraty włączymy, to ja mam nadzieję, że wycena tych aktywów będzie obiektywna, bo biorąc pod uwagę to, że Elewar, który miał być standardowym hasłem i to Elewar miał stabilizować rynek polski, no niestety Elewar nie spełnił swojej roli. Elewar na dzień dzisiejszy przynosi wyniki ujemne i na dzień dzisiejszy powstanie, bazowanie na Elewarze jako jednej ze spółek, to uważam, że to sukcesu nie przyniesie. My powinniśmy przede wszystkim, tak jak w wielu krajach unijnych, jeżeli taki holding miałby być założony, to jaka jest tam rola rolników? Bo ja nie widzę przy takich dużych przedsiębiorstwach, przy takich dużych spółkach Skarbu Państwa, jaką rolę tam będą pełnić rolnicy. Bo na dzień dzisiejszy Krajowa Spółka Cukrowa czy na rynku cukrowym, jeżeli w Anglii cena jednej tony buraka kosztuje 22 funty, a nadlimitowe buraki kosztują 20 funtów, a w Polsce i tam spadek ceny jest o 10%, a w Polsce spadek ceny buraków nadlimitowych jest 40%. To gdzież tu jest rola państwa, gdzież tu jest ochrona rolników? O tym my w ogóle nie mówimy. Jeżeli mamy taki holding stworzyć, który będzie chronił interesy rolników, to musimy zadbać o tych rolników, tych rolników zaprosić do tego holdingu, bo na dzień dzisiejszy nikt nie mówi, jaka będzie rola rolników w tym holdingu, jak oni będą wnosili swoje aporty, swoje udziały i jak będą sprzedawane. Bo przypomnijmy, że nie tak dawno, gdy był proces prywatyzacji polskiej gospodarki, to w każdym zakładzie, czy był to zakład przetwórczy, przemysłowy, czy ubojnie, czy duże zakłady przetwórcze, tam rolnicy mieli 15% udziałów, a pracownicy też mieli 15% udziału. To wszystko zostało sprzedane. My ten etap żeśmy zmarnowali. Zarówno rolnicy sprzedali swoje udziały w zakładach przetwórczych, jak i pracownicy sprzedali swoje udziały w zakładach przetwórczych. Na dzień dzisiejszy uważam, że największą rzeczą, którą się powinniśmy zająć w Sejmie i tutaj my jako posłowie na Warmii i Mazurach, powinniśmy mówić o Europejskim Zielonym Ładzie, bo te zagrożenia, jakie wynikają przede wszystkim dla gospodarstw towarowych,
że mamy obniżyć do 50% produkcję stosowanie pestycydów, o 20% stosowanie nawozów i powiększyć gospodarstwa do 25% gospodarstwa ekologiczne, to na Warmii i Mazurach, gdzie średnia gospodarstw jest 23 hektary, jest to wyzwanie i rolnicy dzisiaj do mnie dzwonią bardzo wielu, czym się Sejm będzie zajmować. Czy faktycznie my chcemy wprowadzić na Warmii i Mazurach Europejski Zielony Ład? Bo powiem tak, Polska i polscy rolnicy na dzień dzisiejszy stosują bardzo mało nawozów i w skali Unii Europejskiej, jeżeli my stosujemy 123 kg nawozów na 1 hektar, to jesteśmy ostatnim, prawie jednym z ostatnich krajów, tak niski poziom stosowania nawozów. Jeżeli popatrzymy na środki ochrony roślin, na pestycydy, to jeżeli Holendrzy stosują 8 kg, a my stosujemy 2,5 kg, to gdzieś tu jest w tym momencie, gdzie tu Polska ma zagrożenie dla zielonej Europy. Dlatego powinniśmy my, jako rolnicy z Warmii i Mazur, nie tylko z Warmii i Mazur, ale z całej Polski, walczyć o ten zielony ład, bo to jest zagrożenie dla eksportu. Na dzień dzisiejszy chwalimy się tym, że mamy 30 miliardów euro z eksportu żywności. Jeżeli wprowadzimy do Polski 25% gospodarstw ekologicznych, to nie będziemy mogli mówić o tak dużym eksporcie żywności. Jest nisza, bo jest zapotrzebowanie na żywność ekologiczną. Takie gospodarstwa powinny powstawać, tylko w ostatnim czasie, w ostatnich kilku latach zarządów PiS-u nie wzrosła ilość gospodarstw ekologicznych, a wręcz zmniejszyła się ta powierzchnia gospodarstw ekologicznych, bo do tej pory było ich 680 tysięcy, a na dzień dzisiejszy spadła ta powierzchnia do 500 tysięcy hektarów. To świadczy o tym, że źle jest prowadzona polityka rządu odnośnie gospodarstw ekologicznych. I dlatego, jeżeli my chcemy mówić o zmniejszeniu emisji, bo rolnictwo to nie jest jedynym szkodnikiem, który powoduje zwiększenie emisji gazów cieplarnianych. Największą produkcją emisji gazów cieplarnianych to jest energetyka. I tutaj musimy popatrzeć, my musimy patrzeć na Polskę jako globalnie, jakie przemysły, kto powoduje, kto robi tę emisję. Z jednej strony mówimy tak, że w Europejskim Zielonym Ładzie my mamy zalesić 3 miliardy drzew w Europie, jest to ogromna ilość, 3 miliardy drzew, a z drugiej strony, jeżeli nie ma polityki globalnej, w Brazylii wycina się piękne lasy. I jeżeli nie będzie takich porozumień europejskich, światowych między globalną gospodarką, czyli gospodarką poszczególnych G7, G20, to w tym momencie ja nie wierzę w sukces Europejskiego Zielonego Ładu i polscy rolnicy nie zgodzą się na takie ograniczenia, jakie proponuje nam na dzisiejszy Unia Europejska. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu posłowi. Jak widzicie, Szanowni Państwo, obecni na konferencji, szereg tematów zostało dzisiaj poruszonych i w przestrzeni też bardzo globalnej. Dla każdego może znaleźć się temat do pytań. Zanim Państwo będziecie delegowali pytania, chcę się odnieść tutaj do zapytania pana marszałka. Tak, chcę potwierdzić, że praktycznie rzecz biorąc nie ma dyskusji z samorządami, z regionami, jeżeli chodzi o plan odbudowy kraju. My jako region złożyliśmy 36 projektów na początku za kwotę ponad 13 miliardów złotych. Na dzień dzisiejszy nie mamy kompletnie żadnej informacji czy żadnej wiedzy, jak to się kreuje. Widzicie też Państwo, że to, co dobrego zadziało się w Polsce przez ostatnie 30 lat, to ogromna praca wspólna samorządu. Mówię, że samorządy nawet w tych trudnych czasach zdają swój egzamin, potwierdzenie na Warmii i Mazurach jest stuprocentowe wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tego trudnego programu, 1 728 000 000 euro, a przecież byliśmy stawiani na szarym końcu i grożono nam palcem, że stracimy pieniądze unijne. Trzeba po prostu już nie tylko wierzyć, ale pragmatycznie przekazywać, że bez samorządów nie ma rozwoju, nie ma demokracji, bez samorządowych regionów nie ma postępu. Próbowałem spotkać się ze wszystkimi parlamentarzystami, niestety
poza jednym wyjątkiem ze strony rządzącej, parlamentarzyści nie przybyli na spotkanie. Jeszcze raz apeluję o taki konsensus, o merytoryczną rozmowę ponad podziałami. To może być u pana wojewody, może być pan wojewoda, marszałek, parlamentarzyści wszystkich opcji, a najbardziej odpowiedzialni za to, co będzie w planie odbudowy kraju, są przecież parlamentarzyści reprezentujący dzisiejszą sferę rządzącą, bo one po prostu powinny w jakiś sposób zabezpieczyć strategię rozwoju naszego regionu. Jesteśmy do dyspozycji, także możemy te spotkania odbyć u pana wojewody, jeżeli zaproszenie marszałka było jakimś tutaj faux pas, czy nie, nieodpowiednim, bo niestety nie doszło do skutku i dyskusji. Proszę państwa, oddaję głos państwu, proszę zgłaszać się w ustalony sposób, zadawać pytania, wykorzystać obecność pana marszałka Sejmu, bo niebawem będzie musiał pójść do swoich dalszych obowiązków. Proszę bardzo. Jest pan Piotr Wasześcik, reprezentuje telewizję Mazury, telewizja o zasięgu ponadregionalnym w wymiarze kablowym. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Ja mam tak, słuchając państwa, mam taką pewną refleksję, bo byłem świadkiem takiej sceny w dużym markecie, kiedy to jeden z lokalnych polityków częstował po prostu czekoladę rodzica, który musiał za tą czekoladę, wychodząc ze sklepu, zapłacić. I dzisiaj mamy podobną sytuację, że jesteśmy rządzeni przez absolutnie niespotykaną, arogancką grupę dzisiaj ludzi, którzy w ogóle nie liczą się z nikim. Po prostu, a przede wszystkim z przedsiębiorcami. Pan marszałek mówi tutaj o roli samorządu. Samorząd to też jest gospodarowanie czyjąś własnością, tak? To jest też samorządność, to jest też przedsiębiorczość. Bez przedsiębiorców po prostu gospodarki nie będzie. I dzisiaj mamy właśnie taką sytuację. Można sobie wyobrazić, że rząd rządzi za kasami. A działania robi na terenie sklepu. I tak będziemy musieli po prostu za to wszystko zapłacić. No, miałem ostatnio sytuację, kiedy moje przychody spadły, obroty w zasadzie spadły w miesiącu styczniu o 62%, w lutym o 70%. Sądziłem, że będę mógł po raz pierwszy skorzystać z tej tarczy, bo byłem w dość komfortowej sytuacji w zeszłym roku, że jednak te obroty spadły na poziomie około 20%. Więc nie musiałem z tego korzystać, ale wtedy, kiedy musiałem, to oczywiście dostałem wielką figę z makiem, bo moje, okazuje się, PKD, pierwsze PKD nie spełnia wymogów, które jest stricte tylko i wyłącznie związane z koncesją. Z koncesją po prostu, że jestem nadawcą, a pozostałe wszystkie faktury wystawiam z innych PKD. Nie wystarczyłoby tylko udowodnić, przedstawiając po prostu listę przychodów, na jakim PKD po prostu są realizowane. I byłaby po prostu skuteczna i wiarygodna pomoc. A tak to po prostu jest to jedna wielka ściema. Przepraszam za kolokwializm, ale to tak wygląda. I bardzo bym państwa prosił, bo jesteście ugrupowaniem mocno osadzonym w realiach, żebyście może taką grafikę przygotowali właśnie takiego Polski, jakiego takiego wielkiego marketu. Poza tym Koalicja Polska, jak za pani poseł plecami, ten kod kreskowy też na to wskazuje. Jest on związany na pewno właśnie z gospodarką. I można by było taką grafikę zrobić, że właśnie rządzą nami ludzie, którzy są przed już zakasami, a wszystkie działania robią po prostu na terenie sklepu, za które wszyscy będziemy musieli zapłacić. Przepraszam, że nie zadałem pytania, ale po prostu miałem taką refleksję i chciałem się z państwem nią podzielić. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za refleksję. Pan marszałek Piotr Zgorzewski, proszę bardzo. Jeśli można, panie marszałku, odniósłbym się do pana stwierdzenia właściwie jednym zdaniem. To jest odpowiedź właśnie na to, dlaczego rząd nie godził się na postulowany przez Koalicję Polską projekt wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych.
bo wtedy nie musiałby przedsiębiorca drżeć, czy jego firma się załapie, bo PKD jest takie albo inne, tylko po prostu mógłby w oparciu o przepisy prawa najzwyczajniej w świecie dochodzić swoich strat zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, a nie zgodnie z widzimisię rządu. To była właśnie ta obawa rządu, że musiałby nie według własnego uznania, czy według tego, w jaki sposób widzi dystrybuowanie środków, tylko według przepisów, które obowiązują. Przecież jest wiele krajów, chociażby sąsiednie Czechy, które wprowadziły stan nadzwyczajny z całą konsekwencją wynikającą z wprowadzenia tego stanu finansowymi obciążeniami dla państwa. Ale przecież państwo jest dla obywateli, a nie odwrotnie. U nas niestety jest, tak jak powiedział pan redaktor, chętnie taką grafikę wykorzystamy. Ja osobiście, kończąc jakby tutaj swoją wypowiedź, deklaruję za pośrednictwem pana marszałka i państwa posłów także do mnie kontakt proszę uzyskać. Jeżeli byście państwo chcieli cokolwiek z tej przestrzeni parlamentarnej, sejmowej, prezydium Sejmu, czy też mojej osobistej aktywności politycznej wiedzieć, to jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję za spotkanie i życzę wam, żebyście walczyli tak, jak do tej pory robicie. I ja jestem dumny, że Warmia i Mazury ma takich samorządowców i parlamentarzystów, jak dzisiejsi uczestnicy naszej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie panu marszałkowi. Szanowni państwo, prosimy o pytania w sposób techniczny przez przyciśnięcie, tak jak mówiłem, tak zwanej łapki i wtedy będziemy mogli wiedzieć, kogo wywołać. Nie ma pytań. Szanowni państwo, dziękuję serdecznie za uczestniczenie w dzisiejszej konferencji. Jeszcze raz panu wicemarszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pani poseł, panu posłowi serdecznie dziękuję za państwa uczestnictwo. Naprawdę transmisja jest bardzo szeroka i państwa udział też jest duży. Jeżeli państwu formuła odpowiada, możemy cyklicznie spotykać się raz w miesiącu i z zabezpieczeniem też gości, którzy są w wymiarze politycznym na ważnych funkcjach nie tylko politycznych Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również w wymiarze ich pracy zawodowej. Zawsze deklarował też tu swoją obecność pan profesor Bartoszewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, więc jeżeli państwo macie też swoje priorytety w zainteresowaniach w różnych tematach, które są też na Facebooku delegowane, to będziemy stosownie też prosić ekspertów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, parlamentarzystów do takich spotkań. Dzisiaj serdecznie dziękuję. Konkludując jeszcze raz, chcę powiedzieć, że samorządy są w dyspozycji do ponad podziałami spotkań dla dobra regionu Warmii i Mazur. Jak widać, problemy pandemii, problemy rolnictwa, problemy przedsiębiorcy, ale co najistotniejsze, wszystko zamyka się jakby w inwestowaniu w przyszłość. I powiedzenie nic o nas bez nas jest tutaj naprawdę jakby kluczem stwierdzenia. Cały plan odbudowy kraju powinien mieć charakter zgody narodowej, zgody regionalnej, bo to nie jest plan i jego konsekwencje na jedno pokolenie. To jest wymiar naprawdę kilku pokoleń i w ujęciu tego, co będzie, i w ujęciu tego, jak trzeba będzie to zdyskontować finansowo, krajowo i unijnie. Serdecznie państwa pozdrawiam. Zapraszam do wspólnej pracy na rzecz regionu Warmii i Mazur. Dziękuję bardzo.